Będziemy jechać na zakupy i zobaczyć Orbitreka. No, taki poszukiwacz przygód, nawet bym powiedzieć górnik, nie? Tylko, że górnik idzie do kopalni, żeby wydobywać minerały albo węgiel, a ja wchodzę w głąb siebie albo w głąb rzeczywistości, żeby penetrować doświadczenie, które przejawia się przede mną. Penetrować koncepcje, idee, ale też perspektywy, ale też życie samo w sobie, nie? Tak mi się skojarzyło, tak patrzę na siebie, ubieram se buty. W ogóle super sprawa z tym GoPro, mogę se na głowę założyć. O, Asia lepiej niech nie patrzy, bo będę jechał hulajnogą. Wezmę se tą torbę, bo jest na ramię. O, może się, o, uda ładnie założyć, się przyda. Jakieś zakupki, taki śmieszny kokon mi się na głowie robi. No, także jedziemy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim królestwie. Generalnie zrobiłem wczoraj cięcie, ponieważ nie za dużo się nakupowałem. To znaczy wczoraj udało mi się kupić tylko skrobaczkę do warzyw nową, bo stara mi się stępiła. I napisała do mnie Asia, czy nie poszlibyśmy na spacer. No i ja już się tak, wiecie, napaliłem, że będziemy szli na spacer i szybko wróciłem do domu. Po czym okazało się, że jesteśmy obydwoje zmęczeni i po prostu padnęliśmy, położyliśmy się po prostu wcześniej spać. Dzisiaj rano wstałem, trochę rzeczy pozałatwiałem, zrobiłem kawałek kursu, który teraz robię, takie szkolenie. Poumawiałem kilka wizyt do lekarzy, tak profilaktycznie. Umówiłem już EKG holdera, umówiłem okulistę, bo potrzebuję zrobić sobie nowe okulary. Dostałem skierowanie na badania medycyny pracy. Jeszcze nie mam pewności dlaczego. Wydawało mi się, że to ma coś wspólnego z moim długim L4, ale przeczytałem, że to może mieć coś wspólnego ze zmianą stanowiska. A, to długa historia, w ogóle nie chcę się tłumaczyć. Po prostu powiedzmy, że dostałem aneks do umowy, coś ala awans i zmieniłam się nazwa stanowiska, ale nadal będę robił to samo. Ale to już było umawiane kilka miesięcy temu i trochę się przedłuża i chyba muszę zrobić w związku z tym badania. Tak mi się wydaje. Zresztą to nieważne. A, i umówiłem jeszcze lekarza rodzinnego i jeszcze rozmawiałem ostatnio z kardiologiem, żeby mi dał skierowanie do tego holtera. Trochę takich lekarskich spraw. Testuję sobie zegarek. Zaraz wam się pochwalę może. I dzisiaj zrobiłem resztę zakupów. Kupiłem wodę utlenioną, kupiłem nowe opatrunki i kupiłem maść o nazwie Cepan. Rozmawiałem z moją przyjaciółką, która używała tej maści po cesarskim cięciu. Mi ją bardzo mocno rekomendowała na blizny i na takie różne właśnie rany, że będziemy stosować tą maść. Bo muszę wam powiedzieć, że ta rana zaczęła się goić, jest całkiem spoko. Generalnie zaczyna mnie delikatnie już tak swędzieć. Tak wiecie, jak się rana goi, to zaczyna swędzieć. I zauważyłem, że na wierzchu jest dość sucha, robi się taka sucha. Właśnie pomyślałem, że jakaś maść byłaby dobra, taka wiecie, jakaś lightowa, nieinwazyjna, żeby sobie nie zrobić kuku i wydaje mi się, że to będzie spoko. Coś jeszcze wam miałem powiedzieć. Tak, generalnie nagrywam te vlogi tak z przerwami, w sensie, że wiecie, trochę nagram jednego dnia, trochę drugiego dnia, trochę trzeciego i może się psuć trochę chronologia. Ja część tej chronologii będę prostował w montażu, ale jakbyście widzieli, że przeskoczyłem i na przykład raz nagrywam, jest rano, potem jest wieczór, potem znowu rano, potem znowu wieczór. Prawdopodobnie to są kolejne dni, które zostały jakoś tak zmontowane. No bo nie ma sensu, żebym nagrywał cały dzień, każdy dzień, nie? No bo moje dni są dość rutynowe, ja też dużo rzeczy załatwiam. Część rzeczy, które robię, są po prostu nudne. Też nie chcę się siedzieć całymi dniami, godzinami, tak, wieczorami przy montażu.
więc wybieram tylko te fragmenty, które są ciekawe, gdy przyjdzie do mnie wena twórcza, gdy coś robię, wiecie, żeby to miał taki fajny, rozrywkowy też klimat. Zegarek. Generalnie z zegarka jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba. Duża, okrągła tarcza. To, co mi się bardzo w nim podoba, to to, że mogę mierzyć sobie puls. Nie wiem, czy ja wam pokażę. I mogę sobie go też mierzyć w ciągu nocy. I mogę widzieć, do jakiego poziomu ten puls spada minimalnie w ciągu nocy i tej nocy spadł do 38 uderzeń na minutę. Generalnie spodziewałem się, że po powrocie ze szpitala mój puls będzie spadał coraz niżej, ponieważ jak byłem wypisywany, to jeszcze byłem pod wpływem takiego stresu fizjologicznego i moje serce nienaturalnie szybko biło i tak jak sobie mierzę właśnie puls i ciśnienie i wagę ciała każdego dnia, to widzę, że puls po prostu każdego dnia jest coraz niższy. I tak się spodziewam, że tak gdzieś osiądzie na mieliźnie około 35 uderzeń na minutę w spoczynku, w trakcie snu. Będzie tak minimalnie, nie? I raczej już niżej nie powinien spadać. Tak myślę. Tak myślę, tak czując, nie? Ale generalnie wszystko jest okej, bo to, że ma się niski puls, to też nie jest nic złego. Tym bardziej, że jak ma się swój własny rytm i rytm jest dobrze zsynchronizowany z zapotrzebowaniem energetycznym i z metabolizmem, to generalnie nie powinno się nic dziać, nie? Bo to też na zasadzie jest tak, że ten niski puls nie występuje cały czas, gdy ja na przykład idę na spacer, albo gdy biegam, gdy uprawiam sport, to on wzrasta adekwatnie do mojej aktywności. On jest po prostu niski, gdy siedzę, gdy nic nie robię, albo gdy leżę, albo gdy idę spać, nie? I to się nawet fachowo nazywa bradykardia bezobjawowa, czyli po prostu książkowo masz niski puls, ale nie masz żadnych negatywnych objawów. To jest coś, do czego zmierzam. To jest tak, jakbym scharakteryzował swój aktualny stan. Generalnie czuję się coraz lepiej, coraz wyżej mogę podnosić rękę, coraz więcej ruchów nią wykonuję, już tak nawet nieświadomie, nie? Już tak zapominam nawet o tym, że mnie bolało jakiś czas temu. Wiecie, z godziny na godzinę, z dnia na dzień jest coraz lepiej. To tak widocznie coraz lepiej, nie? Także nieraz siądę przed komputerem, coś tam robię, grzebię i zasiedzę się na pół dnia i schodzę z tego komputera i widzę, że jest już lepiej, nie? Że w trakcie jak siedziałem przy komputerze, to się trochę zregenerowałem, nie? Bo jak idę spać, się budzę kolejnego dnia, też jest coraz lepiej. Więc ten progres, ten postęp jest odczuwalny. Z czego się bardzo cieszę, ponieważ minął już tydzień od operacji. Jest piątek, byłem operowany w zeszłym tygodniu, w czwartek. Przeżyłem do tej chwili, to chyba już przeżyję kolejne 70 lat. Taki mam cel. Chciałbym dożyć setki. Taki sobie cel założyłem. Zobaczyć, jak świat się zmieni za 70 lat. No, dobrze! Proszę państwa, czas się zbierać. Mamy ambitne plany i cele. Zrobię sobie kawę. Ostatnio zrobiłem sobie kawę. Wiecie, taką pierwszą kawę. Na początku coś tak krępowałem, czy powinienem pić kawę, może nie. I nie piłem kawy. Z dwa dni temu zrobiłem sobie kawę. Była bardzo dobra, ale poczułem, że ja mógłbym żyć bez niej, nie? W sensie nie czuję się tak uzależniony od kawy, że ja muszę pić, tylko mógłbym żyć bez niej i też byłoby spoko. To jest w sumie fajne, bo zawsze fajnie jest mieć to poczucie wolności, nie? A teraz zrobię sobie taką lightową, rozpuszczalną kawę, to ja nie wiem, ile tam kofeiny jest, tyle co kot napłakał i tak. Wezmę prysznic, zmienię opatrunek, dobrze, że mam nową wodę i spróbujemy tego kremu. Podobno śmierdzi, ale jest bardzo dobry. Tak słyszałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale tak wygląda ta gra. No trochę wali cebulą. Ile mu dam, żeby się wchłonął i później damy nowy opatrunek i wsio. Patrzcie, jaki ślimak w sałacie. Asia przyniosła sałatę od koleżanki z pracy. Dostała z ogrodu. I jest tutaj też Stefan. Będziemy szli na misję specjalną ratować Stefana. Misja specjalna, ratujemy ślimaka Stefana. Ma pęknięty pancerzek, nie wiadomo czy przetrwa, ale trzymam kciuki. Trzymam kciuki, stary, dasz radę. Razem z Pączkiem. Asia w Pączku. Tak, zobaczymy czy pachną w ogóle coś. Nie pachną? Nie. Niestety. Tak.
be over.